Cześć wszystkim! Znowu Pan 7. To jest dalszy ciąg. Pillars of Eternity. Powiedzmy. Ale to trochę dziwnie brzmi, więc nie będę tego nazywał. Dobra. Jedziemy dalej w katakumby. Jest jeszcze dużo niezwiedzonych miejsc, których na pewno czeka. Sporo pułapek. Hey there. I just say the word. I nagrobków. Nie, aż czemu by nie. Okej, coś tu jest? Chyba nie. Dobra, tutaj zobaczmy pułapki tylko. Nie wygląda to, żeby to były jakieś potwory. Just say the word. Tego znajdziemy? Chyba nie. Zwykły Morgenstern. Just say the word. Yeah. Okej. Przez przypadek. Dałem. Sure. Dobra. Ty. Dobra. Naprzód. I'll go on ahead. Tak, dobry plan. Nie łapę nic nie mogę. Groźnego dla naszego życia, więc... Just say the word. Ale... Zawsze lepiej... Yeah. Muchać na zimne. Dobra. Yeah. Just say the word. To wszyscy. Tutaj zbiórka. I obczajmy może drugi brzeg. No bo nie cofniemy się najpierw. A nie. Dobra. Sprawdzajmy pomieszczenia w miarę po kolei od wejścia. Aż jest większa szansa, że zrobimy to coś jak twórcy chcieli, więc. Nothing will slip past me. Okej. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Just say the word. Nic ciekawego. Wygląda na to, że nie. Dobra, jeszcze zaprowadzimy panią złodziej tutaj. Może znajdzie coś ukrytego. Albo i nie. Okej. Okay. To pułapkę, dobrze. Jakiś ołtarz pewnego rodzaju. Zobaczmy, co my tu mamy. Hełm jeleni. Atletyczność, zręczność plus 1. Niewrażliwość na unieruchomienie. Brzmi fajnie. Dobra. Mikstura regeneracji oraz... jakiś krab. Dobra. Niewrażliwość na unieruchomienie. Ty, Edar, nie masz żadnego hełmu dobrego, więc sobie weźmiesz. To zręczność plus 1, czy ci da coś? Nie, bo już chyba masz tak rękawice zręczności plus 2. Ale atletyczność? Co to jest atletyka plus 2. Okej, okay. Spoko, fajnie, da się. Edar z Jelenioboża. Teraz ma bardzo adekwatny hełm. Quick and quiet. Okej, okay. Coś my tutaj mamy chyba, nie? Dobra, pograbmy to. Wytrychy. Oraz krab kolejny. Dobra. Mały czarny szlam. Chyba nas nie zauważył. No to... Hey there. Dystansowy. Just say the word. Hey there. I może... Show them how it's done! Tego nie. Nie, dobra, okazuje się, że nie możemy strzelać, dobra. Nothing will slip past me. Grabujemy groby, ponieważ czemu by nie. Solidna kolczuga. Okej. Zobaczymy, czy komuś możemy to dać. Jemu moglibyśmy dać. Masz solidną brygatynę. To jest solidny skórzany pancerz. 8, 11, tak, trochę go spowolni. Trochę bardzo go spowolni, ale... Ale lubię. Myślę, że trochę lepszy pancerz mu się bardziej przyda niż troszkę przyspieszenie ruchów. Hey there. Stoi trochę bardziej z przodu, więc... Więc częściej się... Just say the word. Naraża na walkę. Zwłaszcza walkę w zwarciu. Dobra, quick save.
Tam widziałem, że już są szlamy, które zaraz będą do mnie pluć. Okej, okay, ognia. Na co miał niewrażliwość? Nie wiem. Okej, okay, mamy pełen postęp bestiariusza. Czarnego szlamu, mały czarnego szlamu, więc... Więc tak, niewrażliwość na... Oślepienie, oszołomienie, powalenie, oślepienie. Gdzie to są odporność na obrażenia 7? Nie przecież, że ma odporność na jakąś broń kłutą czy coś ten deseń, więc... Więc chyba jest okej. Okay. Strzelać do nich bez rozkazu. Dobra. Tutaj na razie tyle. Okej. Okay. Jak zwykle puszczamy panią złodziej przodem. Okej, okay, save. Jeszcze u mnie. Oj, oj. Dobra, czarny szlam. Ja? Aha. Ślicznie. Dobra, teraz wy. Hej there. Mnie. Hej. Kolejny. Wow, ty co zniś? Pistolet ma mały zasięg. To jedna z jego wad nielicznych. Dobra, przeładujcie tego, bo to wam to za długo zajmie. Okay. Oddaj po kolei idziemy. Okej, one są chyba wrażliwe na ogień. Albo i nie. Na zimno są wrażliwe. Dobra. I zdobyliśmy już pełen postęp bestiarusza również dla nich. Dobra. Co tu pisze? Jest napisane. Rów wypełniony jest klejistym, cuchnącym szlamem. Tak. Sure. Coś idealny basen dla poszukiwaczy przygód. Poszukiwacze przygód nie patrzą na użyteczność. Poszukiwacze przygód patrzą na możliwość posiadania w sobie skarbów i potworów. Okej. Okay. Mamy jakiś boczny korytarz. Szkielet wojownik. Okej, okay, nośnik duszy, fajnie. Hey there. Nośnik duszy to znaczy, że będziemy mogli to odganiać. Ale również pewnie oznacza, że pewnie ma dużą odporność na obrażenia kłute, co? Przewrócił się. Trafienie krytyczne. Powalenie. Okej. Okay. Dobra, tego bym się nie spodziewał. Yes. Okej, okay, dobra. Teraz niech wszyscy już otworzą ogień. A wy zaraz zmienicie broń. Dobra. Tylko anuluj, anuluj. Hej. Dobra. Yeah. Ta odporność na obrażenia kłute bardzo duża. Myślę, że ich odgonimy, ponieważ nie ma sensu tracić punktów życia tak bezsensownie. Są całkiem mocni. Dobra. O, przez przypadek chyba przesunąłem mojego maga do przodu. Nie powinien tam być. Dobra. Teraz trochę magii. Okej, mają... Dużo wrażliwość na obrażenia kłute. No to fajnie. Znaczy kłute, obuchowe. Dobra. Nie chwalić. Gdybyś zdążył przynajmniej, to byś go próbował powalić. Mm-hmm. A, dobra. Sure. Nice to see you too. A co my tu mamy? Trochę tak tylko. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? Kolejny. Okej, okay, myślę, że się wycofamy. Wycofamy się aż tutaj, żeby ten szkielet łucznik nie miał takiego do dojścia. Dobra, ty, wyjdź z walki. Wyjdź.
Tak, trochę oberwałeś, ale lepsze to niż... niż alternatywa, dobra. Żeby wyłączę na razie obronić. Okay. Czy na razie nie będę potrzebował. No i dobra. Standardowa ekipa bojowa. Aha. Szczerze, jakbym się przyciskał bliżej, bym mógł szkieleta maga trafić, albo nie. Dobra, przejdziesz tutaj. Dobra. Szkielet mag chyba już nie podejdą bliżej, dobra. Może i... Okej. Ty masz też broń. Zajmij się tym szkieletem magią. O! On jest wrażliwy na broń płutą, to dobrze. Okej. Trzeba mu też przywalić pociskami, chociaż nie będzie potrzebne, bo już pada. Więc może zajmiemy się drugim. Okej. Możemy też te strzelać w międzyczasie. Okej, myślę, że nie będę dalej czekał ze świętym blaskiem. Okej, tamten mag padł. Teraz zajmiemy się tym. Jest ważniejszy cel. Okej. Oni już padli również. Po kolei. Pozwoliliśmy mu puścić nekrotycznej lance. Okej, dobra. Sprzątane. Co tu mamy? Więcej krapu. Trochę krapu, więcej krapu. Dobra. Jaki to był skrót na całą drużynę Backspace? Ciągle mi się myli z Icewind Dale 2, gdzie to był znacznik, znak równości. Ale... takie drobne wspomnienia. Just say the word. Dobra. Pani się tutaj przejrzy. Okej, to mamy jakiegoś trupa. Okej, weźmiesz to. Hey there. Coś tu więcej mamy? Tutaj mam jakiś dodatkowy korytarz. Zaraz się jemu przyjrzymy. Okej. Ej, a stop, stop. Wonder what this is. Ha, chociaż raz się przydał. Pułapka rozbrojona, świetnie. No dobra. W razie skoro była jedna pułapka, może być więcej. Kończono budowę, koszary, w końcu. Jej. Dobra. Możemy nająć różnych obwiesi. No, ciekawe, że każdy kosztuje tyle samo, chociaż niektórzy dają trochę więcej ochrony, a niektórzy trochę więcej wartości. Dobra, 10 sztuk miedzi na dobę. Obecnie zarabiamy... Okej, wszystkie zdarzenia? Chyba wszystkie. Dobra, nie wiem co to było, dlaczego było nieprzepisane zadanie, ale dobra. Co by tu teraz wybudować? Trochę powydawałem gotówki, więc trochę mniej mam niż bym chciał. A tak, lochy. To chciałem kupić, dobra. No to możemy nająć paru obwiesi do ochrony. Najemny siepacz umysłów. Rycerz Złotego Paktu. Uczeń bez zakonu. Wędrowy skald. Zakrwawiony zbir. Żołnierz awangardy. Okej, weźmiemy tego żołnierza, bo on również da nam trochę prestiżu. Waliński mak elektryczny. Brzmi fajnie. Pamiętacie tych ludzi, co mi ukradli ostatnio ponad 300 sztuk miedzi? Myślę, że będą mieli wstrząsające
doświadczenia przy następnej próbie. Okej. Dobra, mamy żołnierza, mamy maga, to jeszcze zatrudnijmy kapłana. I na razie zostawię to w ten sposób. Mam nadzieję, że 15 obrony na razie wystarczy. Właśnie, czy loch da mi dodatkową obronę, czy coś? Nie. Cóż, no. Just say the word. Okay. Zajmiemy się tym. That'll do it. Okej, okay, zapiszę, żeby się moje zarządzanie zamkiem nie zmarnowało. W razie czego? Hey there. Okej. Okay. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Na pewno tutaj coś będzie. Yeah? Tak. Heliak Stein. Just say the word. Okej. Okay. Pewnie chyba będzie chciał wymienić z nami parę słów, zanim my go zabijemy. Tak. Mag, który przebywa w otoczeniu zombie, nie ma innej opcji, żebyśmy go nie zabili. Samotna postać w obszarpanych szatach przemierza komnatę, powłóczając nogami i mawrocząc pod nosem. Gdy podchodzisz, zatrzymuje się i przenosi na ciebie wzrok. Jego wymizerniałą twarz pokrywa labirynt zmarszczek i wrzodów zarośniętych brodą przypominających mech. Co to ma znaczyć? Kto śmie przychodzić do Heligovir? Co tu robisz? Prowadzę badania nad połączeniem animacji i nekromancji. Mam tu ciszę i spokój, a także praktycznie niewyczerpalne zasoby obiektów do badań. Jeśli to wszystko odejdź, czy są te kreatury za tobą? Moimi pracami naukowymi, naukowo-badawczymi, te nędzne dusze utknęły w swoich doczesnych powłokach. Ich ciała są równie martwe jak moje, lecz w znacznym gorsze stanie pozostają ich umysły. Lekną do mnie jak żmije do draków. Nie dorównują tym bestiom nawet w połowie inteligencją, ale dostarczają mi rozrywki. Tylko przeszukiwałem katakumby. Zatem idź, dziękuję Bogom, że nie jestem głodny. Co to za gość? Czy on jest martwy? Chyba nie. Na razie go pozostawię przy życiu. Może będzie jakieś zadanie z nim związane. Just say the word. No tak, więcej pułapek. That'll do it. Hey there. Okej. Wonder what this is. Jeżeli nie dostanę na niego żadnego questa, to po prostu wrócę tu i go zabiję. Tak, dla zasady. Okej, co ja tu wziąłem? Nie zwróciłem uwagi. Cóż, trudno. Nie było chyba nic magicznego. Okej. Yeah. Just say the word. Okej, zostało nam już tylko to pomieszczenie i tutaj spojrzeć dalej. Więc myślę, że tutaj już będzie wyjście do świątyni. Dobra. Nothing will slip past me. Okej. Tak, to jest wyjście. Hey. Just say the word. Jeszcze dla pewności zobaczmy tutaj, czy coś się nie ukryło. Okej, okay. Są tylko kraty. Po drugiej stronie szlam. Damn. Okej. Dobra. Sure. Jeszcze się przejdę, żeby mieć odkrytą mapę. No i tutaj nic nie ma. Dobra, no to wszystko. To jedziemy dalej. To zejście było do świątyni, tak, dokładnie. Więc zobaczymy. Co się wydarzy na miejscu?
Nie, coś ważnego fabularnie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Widzisz przed sobą widmo mężczyzny obecnego podczas twojego przebudzenia. Rzuca na ciebie korytarz, blade światło, słabe światło. Spogląda na ciebie. Podczas mojego przebudzenia? Okej. You are from Kratuf, my boy. Jego słowa są w twojej głowie echem dawnych minionych czasów. Znasz odpowiedź, zanim ją wypowiesz, jakbyś ją od zawsze. Jesteś z Kratuf. Powiedzmy, że dopiero niedawno. A remarkable city. Truly one of the most impressive we have encountered outside of our own. Many exceptional people who have joined our cause come from Kratuf. What made you decide to join our order? Okej. Zobacz, przekonały mnie twoje nauki. Świat musi poznać prawdziwych bogów. Bogowie kazali mi dobroć i chcę im za to odpłacić. Żyłem w mrocznych czasach. Nic nie miało sensu. Wszystko się zmieniło, gdy moje ojczyzny przybyły w twój zakon. Widziałem, jak bogowie czynili cuda dla twojego zakonu. Szczerze mówiąc, nie jestem pewny. Okej, dobra. Weźmy może trójkę. They will smile upon your service as long as it is performed in earnest. Are you ready to take the oath? To spread the word of the gods to the lost and heathen. Jestem. Okej. Jacyś najemnicy? W świątyni? Ciekawe, miało być opuszczone. No zaraz się do nich odezwiemy. Okej, to wygląda jak... I've got something over here. Coś ukrytego, dokładnie. To jest kolejna pułapka. I kolejna pułapka. Okej, nie wiem co to jest, ale brzmi obiecująco, ale wygląda obiecująco. Okej. Obrona przed zaklęciami. Plus 10. Okej. Zgarniemy to. Chociaż nie wiem czy mam miejsce kogokolwiek na to. Masz wrażenie, że od strony czaszek słyszysz ciche szepty, ale słowa są niezrozumiałe. Okej. Tyle tutaj? Mam na to, że tak. To wróćmy do tych najemników. Zapytajmy się, jaki jest ich tu biznes. Gdy zbliżasz się do najemników, przyglądać się nieufnie, gotów do użycia broni. Co ty robisz? Nie wyglądasz jak reszta tej zamaskowanej gromady. Zostawiłem w środku moją maskę. Pozwól mi przejść. Myśli przed chwilą, po czym kiwa głową. No dobra, idź, zgłoś się do akolitki, aby przydzieliła ci zadanie. Zaraz powinno się skończyć zebranie w wielkiej komnacie. Wiesz coś o tym miejscu? Ale mi wiadomo, jesteśmy pod zarzewiem. Prawdopodobnie pod ruinami świątyni. Wiesz może, co tu się dzieje? Ma dla ciebie robotę, przyjacielu. Nie zadawaj pytań. Idź i rób, co ci każą. Okej. Dobra. Okazuje się, że świątynia Wodeki wcale nie jest taka opuszczona. I sporo najemników. Okej, czy się obrażał, jak zobaczę, co jest w tej urnie? Chyba nie. Okej, więc jest złota dla nas. Muszę się zgłosić do jakiejś akolitki. Wonder what this is. Jest coś ukrytego, proszę pani. Solidna laska. Dobra. Weźmy to sobie. Zbój ochrony. Oraz złota. Co i najemników. Domyślam się, że gdybyśmy rozpoczęli walką, mielibyśmy tutaj sporo krwawej roboty do zrobienia. Dobra. Ale odchwieje się na nogach, łapie dłonią za czoło. Robi niepewny krok naprzód, krztusząc się i plując. Zapewne, ale to nie powód, żeby być Alot, dobrze się czujesz? Krzywi się przez oddech. Nic mi nie jest.
odkasuję ponownie. To pewnie nie najlepsze miejsce na postój. Alot, Alot. Ciekawisz mnie, człowieku. Ciekawisz mnie. Po drugiej stronie drzwi słyszysz mamrotanie i śpiewy. Odbywa się tam jakiś rytuał. Załóż kaptur i maskę. Zakładasz kaptur i maskę. Są niewygodne, ale chyba dobrze skrywają twoje oblicze. Wyjdź do komnaty samotnie. Otwierasz drzwi i wchodzisz do komnaty. Naprzeciwko zakapturzonej kobiety stoi szereg starannie zamaskowanych postaci. Osoba na przodzie podchodzi do akolitki, a kobieta kładzie wyciągniętą dłoń na jej czole. Przyglądasz się niemal komunii między zastygłymi bez ruchu sylwetkami. Kilka chwil później nieznajomy cofa się i wraca na swoje miejsce do kręgu wokół posągu. Spóźniłeś się, sługo. Choć jej twarz jest zakryta, wyczuwasz gniew w jej niebezpiecznym cichym głosie, w nagle ciszy wśród zgromadzonych. I've been waiting on your reports. Quickly now. State your name and purpose. Kobieta przywołuje cię bliżej. Skinienie głowy, kładzie otwartą dłoń na twoim czele. Przez gruby materiał kaptura czujesz gorące wnętrze jej dłoni. Jej głos jest tak cichy i miękki, że nie jesteś pewny, czy mówi na głos, czy słyszysz tylko w swojej głowie. Wymamrocz coś pod nosem. Oszust! Okej. Okay. Zobaczmy, czy możemy to jakoś fajnie zrobić. Okej, okay, autozapis. Mam autozapis. A, dobra, który był później? 7.50. Ten. Okej. Okay. Tak, przed otwarciem skrzyni zapisałem. Okej. Back, you Claude! Those hooded fiends are... Okej. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze możemy tam wymamrotać. Dla... I've been waiting on your reports. Może później. Oszust! Okej. Okay. Czy ta trzecia opcja również nie wygląda zbyt obiecująco? Więc może będziemy musieli to najpierw poszperać, zanim wyjdziemy do tego pokoju. Załóż kaptur i maskę, wejdź do komnaty samotnie. Ale nie twoja sprawa. Oszust! Dobra. Chcę zobaczyć, czy da się jakoś ogarnąć, zrobić to tak, żeby było dobrze. Więc wiecie co, no zanim to wejdziemy. Poszperamy trochę tutaj. Może... Zobaczymy, czy możemy znaleźć jakieś informacje o tym, co powinniśmy tu robić. Okej, tu jest więcej najemników. Para. Poprzez wyznania mojego języka, o i nie tak. Zobaczmy, co tu mamy. Sporo pieniążków. To fajnie, pieniążki są fajne. Let's see what's in here. As promised. Skoro się nie obrażają, że zabieramy, no to bierzemy wszystko. Okej, okay, spoko. No i cóż. Na płomień przestraszyłeś mnie. Okej, wygląda na to, że od niego będziemy się mogli coś dowiedzieć. Może pod niego się podszyjemy. Przerywa na chwilę się. Gdzie twoja maska? Drapie mnie. Założył podczas zebrania. Cóż, uważaj, żeby w środku nikt cię bez niej nie zobaczył. Cenię sobie anonimowość. Powiesz mi o zebraniu? To zapewne twój pierwszy raz. Okolitka porozumiewa się z każdym z nas z osobna, aby dowiedzieć się o postępach powierzonych nam zadaniach. I przydzielić nowe.
To unikatowe doświadczenie. Jest enigmatyczką, może więc przemawiać do ciebie nie używając słów. To fascynujące do czasu, gdy zmysłowałeś sobie, że prawdopodobnie z równą łatwością potrafi czytać ci w myślach. Co wiesz na temat tych zadań? Tylko niezbędne minimum. Chroniący tajemnic bogów, więc dyskrecja jest podstawą. Otrzymaliśmy instrukcję od akolitki, które wcześniej otrzymuje je od kogoś innego i tak dalej, aż do wielkiego mistrza. Naszą rolą jest wykonywanie rozkazów, wiedząc o planie i o siebie nawzajem, tak mało jak tylko możliwe. Skąd opowiesz mi o tych tajemnicach? Nie powinieneś nawet to pytać, czegokolwiek dotyczy, co są tajemnicami, nie bez powodu. Naszym zadaniem jest chronić, a nie znać. Skąd możesz mieć pewność, że to, co robisz, właściwie, skoro i tak niewiele wiesz? To proste. Braterstwo Ołowianego Klucza istnieje od wieków, dzięki błogosławieństwu bogów. Wystarczy się rozejrzeć, aby zobaczyć zagrożenie płynące z prób uzurporowania sobie boskiej mocy. Wszystko jesteśmy przeklęci, a za sprawą zgładzenia Boga w Wojnie Świętego, a herezja animacji tylko pogorszyła sprawę. Kto próbuje zastąpić duszę nieuchronnie, stworzy potwora. To wszystko było ostrzeżeniem. Pewne nacjenie powinny być w nasze ręce. Okej. Okay. Poważamy nam ważne zadanie. To dla nas zaszczyt, lecz wiąże się z nim kilkoma wyzwań. Potrzebujesz czegoś więcej? Zaraz dołączę do zebrania nowicjuszy. Obiecuję. Co ty robisz? Przyczę hasła. Znam je na wylot, ale denerwuję się za każdym razem na myśl o tym, że będę musiał je powtórzyć akolitce. Możesz poćwiczyć je na mnie? Dobrze. Zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Podaj mi imię i cel. Odpowiedź. Moje imię należy do bogów, a moje dłonie mają im służyć. Okej. Okay. Moje imię należy do bogów, a moje dłonie mają im służyć. Drugie pytanie. Czy jego towarzystwa szukasz? Odpowiedź. Szukam towarzystwa cieni, aby nasze działania pozostały w tajemnicy. Okej. Okay. Okej. Okay. Trzecie pytanie. Jest ich więcej? Opowiedz mi o swoich działaniach. Odpowiedź piluje, aby ani oświeceni, ani dzicy nie zakłócali spokoju kości pogrzebanych przez bogów. Czwarte pytanie. Po czym poznajemy twój cel? Odpowiedź poznajecie go poprzez wyznania mojego języka, uczynki moich dłoni i przysięgi mojej duszy. Zagadki w zagadkach. Kości pogrzebane przez bogów. Brzmi bardzo dramatycznie, prawda? O, przepraszam, kontynuuj. Piąte pytanie. A co pieczytuje twoją przysługę? Odpowiedź pieczytuje ołowiany klucz. Zdychaj z nerwowym cichotem. To nie było takie trudne. Zdaje się, że już załapałeś. To prawda, tak sądzę. Pieczytuję jeszcze kilka razy samotnie przed zebraniem. Okej, dobra. Chyba będziemy mieli to w vlogu rozmowy. Więc... nie powinno być problemów teraz. Tak myślę. Dobra. Pierwsze dwa pytania już chyba pamiętam. Trzecie. O swoich działaniach pilnują, by oświecenie, a nie dzicy nie zakłócili spokoju. Czwarte. Poznacie poprzez wyznanie mojego języka uczynki moich dłoni. I piąte. Pieczętuję ołowiany klucz. Okej? Okay. Dobra. Spróbujmy to jeszcze raz. Załóż kaptę, wejdź do komnaty samotnie. Dobra, spóźniłeś się. Okej, chyba wygląda na to, że będziemy mieli jedyną prawną opcję. Moje imię należy do bogów, a moje dłonie mają im służyć. Szukam towarzystwa cieni, aby nasze działania pozostały w tajemnicy. Tell me of your labors. Pieluję, aby ani oświeceni, ani dzicy nie zakłócali spokoju kości pogrzebanych przez bogów. How do we know your purpose? Poznacie go poprzez wyznanie mojego języka, uczynki moich dłoni i przysięgę mojej duszy. And how is your oath guarded? Pieczętuję ją ołowiany klucz. Welcome, attendant. Tell me of your exploits. Czemu umysłu widzisz budynek z imponującymi tralarzami i elewacją położony na zadbanym bulwarze. Bogacze i uczeni spacerują w tę i z powrotem, wymieniając uwagi i monety. Okej. Zapomniałem wyłączyć Steama. Nie, ups. Czy on wciąż czeka? Tak? Did they arrive?
Na jednym z drogowskazów winieje nazwa Jeleniogród. Kilka zakapturzonych postaci w pelerynach zbija się na gromadę. Tak. Your information shall be relayed. Now for your next task. Nie widzisz już ruin, a na ich miejscu pojawia się widok okolicy, cmentarzysko i starożytną wieżę otaczającą poniszczoną posesję. Po ulicach grasuje przerażony cień, a wieży jakiś mężczyzna pochyla się nad osobliwym mechanizmem. Nie widzisz go wyraźnie, ale jest w nim coś nienaturalnego. Stop him. And above all, don't let him meet her. Nie dopuść do tego, żeby się z nią spotkał. Okolitka wskazuje ci drzwi u stóp wieży. Wyglądają na nie do ruszenia płytę z kamieni i miedzi. Zaraz potem okazuje się ci jednak niedostrzegalna szczelina pomiędzy idealnie dopasowanymi połówkami kamienia. Już rozumiesz, w jaki sposób żyły miedzi zmieniają polecenia w działanie. W twojej głowie pojawia się kilka komend, które wydają się zaskakująco znajome. Wiesz, jak otworzyć drzwi. Dobrze. Masz jakieś pytania? Pokaż mi więźnia. Oczyma umysłu widzisz budynek z imponującym trailerzem. Bogacze i uczeni spacerują. Patrz i uczeń. Kim jesteś? Jestem akolitką. To wszystko, co musisz wiedzieć. Co to za miejsce? To pozostałości świątyni Wodeki. Ognie rewolucji strawiły wszystko nad nami, pozostawiając opuszczone ruiny. Idealne do naszych celów. Dobra, pokaż mi jeszcze raz mężczyznę w wieży. Cmentarzysko jest starożytną wieżę otaczającą poniszczoną posesję. Widzisz śmiertelnie bladą kobietę z blizną. Nie dopuść do tego, by się z nią spotkał. Czy mogę ponownie zobaczyć wizję ruin? Tak, dobra, żegnaj. Udaj się do wioski Jeleni Brud. Hey there. Okej. I znajdźmy wieżę. Cokolwiek to oznacza. Znajdź miejsce pełne nieszczęścia i szaleństwa. Okej. W mieście buntu i zawsze blisko królowej, dlatego muszę się tam udać, jeżeli mam odnaleźć osobę. Okej. Choć nie poznałem prawdziwego celu udziałem Bractwa Obywanego Klucza, ani tożsamości członka, którego tropiłem, udało mi się jednak odkryć kilka poszlak dotyczących ich aktywności w tym regionie. Okej. Myślę, że możemy opuścić już Bractwo. Tak, dokładnie. Nie dowiedzieliśmy się zbyt dużo, ale mamy kolejne poszlaki, gdzie możemy się udać, coś zbadać. Oni się chyba stąd nie ruszą, więc jak będziemy chcieli ich pozabijać, to zawsze możemy to się wrócić i zrobić im krwawą jadkę. Dobra, w następnym odcinku, nie wiem, czy jeszcze mamy coś... Tak, mam jeszcze parę rzeczy do zwiedzenia po mieście, poszwędania się, a potem będziemy szukać tej wioski, tak? Jeleni Brud. Wioska Jeleni Brud. Ha, nie będziemy musieli daleko szukać. Zatem, nie wiem. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.